Jack, can you hear me? Jack? Yeah, I'm here. What is it? Jack, the area's full of Trigens. Looks like they're mutating humans, not just animals. Don't come down here. It's far too dangerous. Doyle, what are you gonna do? You can't just leave her down there to die. There aren't a whole lot of options, Jack. Hell, she's halfway across the island from you. Can you lead me to her? I can give it a shot. Right then, I'm going in. Okej, okay, I'm going in. Łapeczki, subskrypcje, pamiętajcie o dzwoneczku i komentarzu. Jak sami słyszeliście, nasza koleżanka nam powiedziała, że... Skąd myśmy w ogóle wskoczyli? A, pusty i dziury. Podpowiedziała nam, że te kurde stwory straszne mutują i to nie tylko są zwierzęta, ale także i ludzie. Wow, myślę, że lepiej weźmiemy sobie taką lepszą broń. Może shotguna tutaj. O, tu już mamy jakieś zwłoki, proszę bardzo. Graba jest, wchodzimy na górę. Nie tylko mutują zwierzęta, ale także i ludzi zmutowali. Na razie jest spokój. Znowuż mamy nóż. Nóż to mi się tam do niczego nie przyda. Po co mi kurde jakiś nóż? Ale tutaj ten shotgun jest dobry, bo dwa strzały i to dziadostwo kurde odpada. Zresztą na ostatniej wstawce sami widzieliście, że kurde to już nawet były jakieś stwory, które strzelały, nie? Wow, 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 tam za ścianą się coś dzieje. Ostre strzelanie. Nie wiem, czy chcę tam iść, kurde, nie. Dobra, człowiek poszedł kurde piachu w moment. Tu nie widzę żadnych tych stworów. O, proszę, będzie można wchodzić po kanałach. Masakra. Dobra, przeładujmy sobie broń. Trzeba zebrać trochę magazynku. Czy tutaj... O, niepotrzebny. O, masakra. U, czyli nie można wchodzić do tej... do tej... do tej pary. Wskakujemy szybciej. Doyle, what are you gonna do? You can't just leave her down there to die. There aren't a whole lot of options, Jack. Hell, she's halfway across the island from you. Can you lead me to her? I can give it a shot. Right then. I'm going in. I'm going in. Więcej się już nie da tutaj nie zebrać. Poczekajmy, aż się tam trochę powybijają. Wow. To było niezamierzone otwarcie drzwi. Dobra, cicho tu, kurde. Najpierw wreszcie tutaj wypuścili jakieś gówno. A teraz tu płaczesz. Dobra, na razie tutaj nie idę. Ach, kurde. Ta para, nie? Dobra, nie będziemy szli w tamtą stronę, pójdźmy w drugą. O co tu chodzi? Tu mamy jakąś drabinę. Ewidentnie będzie można tam zejść. I o, widzę, też jest szyby wentylacyjne. No dobra. Tutaj, o tu mamy trochę amunicji. Dobra, tylko ja kopię tutaj. Apteczka, trochę granatów, tutaj i nic więcej. No dobra, pójdźmy sobie najpierw do tego, tutaj wyżej, szybu. Miejmy nadzieję, że tutaj nic nas nie spotka złego w tym szybie. Dobra, tu tędy nie idziemy, idziemy tędy. Kurde. A, przyszliśmy tam, skąd żeśmy przyszli. No dobra. Czyli trzeba jednak zejść na dół. Którędy to się szło? Tędy. Coś tu było słychać?
Nie wiem, już chyba mam jakieś, kurde, paranoję. O, taki Far Cry już mnie, kurde, tutaj rozwala. Co dopiero, jak ja bym miał zacząć grać w jakiś horror. Nie no, jak zacznę grać w horror, to będzie jakaś masakra. No nic. Tu nic nie widzę. Dobra, jesteśmy. Tu widzę, że drzwi są dobrze ostrzelane. A tamte są jakieś ładne, więc może do tych ładniejszych pójdziemy. Hot Steam Control Veil. No dobra, trzeba to przekręcić ewidentnie. Okej, okay, czyli już jest wyłączone. Tu mamy drabinę. Tu mamy jakieś przejścia. Ewidentnie tutaj jeszcze wrócimy. O, proszę. Ktoś tu chyba łazi nad nami. A, ten nie przejdziemy. Dobra, już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba się wrócić i pójść do tego pomieszczenia, gdzie ta para leciała. Ale pokręcone. Najpierw każą iść tu, potem każą iść tam. Gdzie to było? Dobra, tu już nie ma tej pary. Idzie następny. Chyba wszyscy. Dobra, tej broni nie jest. Tego się nie przykręca. Tej broni jest w sumie najwięcej w tej grze, więc moglibyśmy sobie tą z tej korzystać. Oho. Nie gadać, że coś tu, kurde, idzie. Tam nic nie widzę. Tu się coś czai? Nie. To jest jakiś magazynek, ale to nie do tej broni. Chyba do broni snajperskiej. Ale nawet jeżeli, to po co mi tutaj snajperka? Tu nic nie ma. Ja pierdzielę. Słyszeliście to? No nie gadajcie, że ja mam tam wejść. Co za cholerstwo? Tu iść czy tu iść? A, już myślałem, że coś idzie, a tu tylko para. Dobra, najpierw do pierwszej. Weźmy sobie shotguna. Tutaj gościu już nie żyje, nie? Ten, którego żeśmy tu podejrzewali, że nad nami łaził. Tam raczej nie ma sensu schodzić. Tu jakoś to trzeba było przeskoczyć, czy co? I tam wejść na górę. No nie wiem, spróbujmy wejść. Tu, czy jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej to chyba już nie ma sensu. Tu mamy drabinę. Okej. No i co my tutaj mamy? Nic tu nie ma. Ciu! No ładnie się spieszyłem. Jakbym tutaj popchnął tą skrzynię i wlazł tam? Nie głupi pomysł. No tak, tylko żebym mnie nie zrzucił tej skrzyni, to byłoby dobre.
Idziemy pomału. Niech się tu turla. Ciachu, ciachu. I po strachu. O, dobra. Jeszcze zobaczmy sobie, czy on tu ma jakiś magazynek. Nic nie ma. A, czy bez broni go zostawili. Co za ciecie. O, i widzieliście to? Jaki kurde MacGyver? Dobra, jestem na górze. Chyba trzeba drugi jeszcze ten płaz zakręcić. O, mianowicie ten. Proszę bardzo. Ale tego biega tu. Oh no. Ale mu się spieprzyłem na głowę. To nie było rozsądne. Upsi, idziemy dalej. Następnym razem będę rzucał granaty. Kurde, mam ich aż 6. Co to kurde się tu dzieje? Nie no, ja tu stąd wychodzę. Dawać mi tę broń. Ja pierdykam. Masakra, nie? No nic, idziemy dalej. Gdzie on tu wyskoczył? Z powietrza się wziął. Sprawdźmy, co jest w następnym szybie. No jak to... Co może być w następnym szybie? Jakiś śmierdziel. Albo śmierdzieli dwóch. Okej, leżą. Udało się ich na dystansie zrobić. W razie czego pod jedynką mam shotguna. O, coś biegnie. Dostał. Nawet w sumie nie trzeba było drugim poprawiać. Okej. Okay. Może nie takie okej, okay, ale... W miarę jesteśmy bezpieczni tu. Sprawdźmy dalej. Co się kryje, słuchajcie, jak tu już jesteście, to łapeczki i subskrypcje zapraszam. Nie pominijcie następnego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się tutaj podoba gra. O, przynajmniej teraz ludzie. Uff. Ktoś tu się jeszcze zbliża? Ktoś na dalekim? Nie, są jacyś, ta sztuczna inteligencja tutaj nie jest jakoś strasznie zaawansowana, jak widzicie. Można sobie tutaj spokojnie poradzić. Ej, oni tu mają... A, dobra, mają tą broń, okej. Myślę, że jakiś nowy karabinek. Co tu można przełączyć? Nie. Tu przekręcić? Nie da się. Tu jest jakieś zawalone skałami. Skała, a dobra, jednak wypadła z sufitu. Już myślałem, że to takie kurde coś na lipę zrobione. Ktoś się nie postarał za bardzo. Tutaj. Nic. Trochę mamy First Aid Kit, czyli tak zwana apteczka. Mamy tutaj, proszę bardzo, jakąś windę. Ale dobra, zanim windę zawołamy, to sobie tutaj sprawdźmy, co tu się kryje. Może jakiś stwór, no wypadałoby pewnie się pozbyć.
O ile jest? A nie, to chyba ten, żeśmy przyszli. Ta, dobra. Wracamy się. Jednak tutaj autorzy tej gry nie wymyślili, żeby coś tam jeszcze było, jakieś dodatkowe ukryte pomieszczenie. Przynajmniej ja żadnego sekretu jeszcze nie znalazłem. Możemy się ładować do windy. Kurde, idziemy w dół, a nie do góry? Dlaczego iść do góry? Dobra, chyba trzeba od razu wyjść stąd. Nikogo nie ma? Nie ma. Coś tu się przełącza? Nie. Tu są drzwi. Był jakiś kurde drób. Kolejny korytarz. Dobra, winda spieprzyła na górę. Więc przejdźmy się korytarzem tu dookoła, zobaczmy. Czy ktoś tu się ukrywa? Nie, pusto. Ok, wyczyszczone. Czyli co, możemy iść dalej? Moglibyśmy, gdyby nie to, że tutaj nadchodzą jakieś skurczysyny. Dlaczego to w ogóle otwiera drzwi, nie? To nie fair. Przydałaby się kamizelka. Czy to leży na stole? Chyba tak. Kurde, uzbrojony żołnierzy. O, gin. No, podejdź tu bliżej. Co za koleś. Patrzcie, jak mnie zranił. Co za bydle. I co, i tu już nie ma żadnych apteczek ani nic. O nie, no kurde, trzeba będzie chyba od save'u zaczynać znowu. No, słyszę, ewidentnie ktoś tam łazi. Widzę. Keep on guard. To już gdzieś tu chodzi. Skąd oni się? Ej, chwilunia, skąd oni się wzięli? Zaszli mi kurde od tyłu. Skurczysyny. Z tych drzwi przyszli. Dobra, idziemy tędy w takim razie. Weźmy tą cichą broń. Tam nikogo nie widzę. Powinien wyjść zaraz. Jeszcze dwóch. What was that? Jeszcze jeden gdzieś tu biega. Suck this. Dobra, leżysz. Tam jeszcze jeden.
Mamy to. Uf, udało się złapać kamizelkę. Leż tam. Udało się. Patrzcie, teraz tych kamizelek to jest mnóstwo, nie? Ale jak ona ci jest potrzebna, to nigdy jej nie ma. Ale tak to już jest w tych grach. Patrzcie, to tu jakie kurde eksperymentarium. Masakra. Dobra, te kamizelki to jakoś tak mają po niecałe 100% życia. Podejrzewam, że to są te takie ich, nie? Wytracone. Tu jakieś drzwi są, one się otwierają? Nie. Tam są drzwi. Przejdźmy się jeszcze tu na górę. Tu jakiś jest control panel? Nie. Nie widzę tu żadnej karty do odebrania. A normalnie, którędy byśmy wyszli? Wtedy co? Kurde, on strzelał. Nie wiem, tędy idziemy? Chyba dobrze idziemy. Nie, te drzwi są zamknięte. Którędy ja powinienem iść? Może tam? Dobra, tu mnie na pewno nie było. Apteczka. Co, skrada mi się trochę. Po cichu, sprzątnięty. On już tu na mnie czekał, nie? Dobra, tu chyba nikogo nie ma więcej, oprócz tego jednego. Masakra, jakie laboratorium, patrzcie na to. Doyle, these things are huge. What the hell are they? I've heard some rumors. The Mercs call them fat boys. Watch out for them. They're heavily armed. I kind of figured that part out myself. Patrzcie na to, jakie kurde ma działko. Tych drzwi się nie da otworzyć. Chyba muszę jakoś skoczyć tam na górę. To jakaś książka. Tu nic nie da się przełączyć. Telefon? Ej. Coś tu się kurde nie zgadza. Dalej już nigdzie się nie da przejść. To jest zamknięte. Tam nie wskoczymy. To jest cała barierka z całej strony. Z tej strony jest cała. Z tej strony też jest cała. No to po co mi to na półkach jest potrzebne? Bym tu na to wskoczył jakoś? Nie. O co chodzi? Nie da się tak wskoczyć. Dobra, trudno. Spadamy stąd. Może coś innego trzeba zrobić. Zaraz się okaże. Tu jest jakiś ślepy zaułek.
stąd myśmy przyszli. To może trzeba iść tam. Wejdźmy w te drzwi. W takim razie. Masakra, jakie to jest duże. Spotkam. Aha, tu drzwi są zamknięte, ale to są otwarte. Proszę, jaka tutaj walka jest. Dobra, on niech tutaj sobie zabija. Popatrzmy, co on tu robi. Nie będziemy mu przeszkadzać, nie, niech sobie radzi. Wow, masakra, patrzcie, co tam się odpierdziela. Jaki kurde boss. Dobra, jak już ci się udało pokonać wszystkich, to teraz misiu, idziesz spać. Ktoś tam gdzieś łazi. No jeszcze nie padł. A chyba się spalili. Spalili się kurde ze wstydu, nie? Patrzcie, ile tego tutaj leży. Mogę podnieść jeszcze coś? Nie, już więcej się nie da. Kitchen. Czy coś tu mamy? Kuchni? O kurde. Ale gówno. Śmierdziuchy tutaj wyłażą jeden po drugim. Kibu się przyczaili. O, ten chyba mają niestrawność. Zasrane kibę, nie? Nawet nie posprzątali. Dobra, biegiem tutaj. Tu już byliśmy. To możemy wracać. Uff. Te misje, kurde, coraz dłużej trwają, nie? Wcześniej tam 15, 10, 15 minut, kurde, nie można było przejść. Dobranoc. W ostatniej chwili, nie? Mało mnie, kurde, nie ugryzło. Przysłuchać się? Chyba nic już nie idzie. Ale dobra, nie mam kamizelki. Trzeba wyjść z budynku. Tam dużo ich leżało. Ja sobie pozwolę wrócić się i pozbierać. Chociaż parę, chociaż trochę. Nic tu więcej nie ma. No dobra, to chyba będzie tyle. No nic, możemy iść dalej. Tej kamizelki za dużo się nie uzyskało. No ale trudno. Tu można dołem się przeczołgać, a tu można przez wodę przejść. A wiadomo, jak to jakaś kurde śmiercionośna woda. Z kwasu. Drzwi są zalakowane.
Ejże, wchodzimy na górę. Do wody nie ma sensu wchodzić. Na bank. O kurde. Słyszeliście to? What the hell? Co on tutaj w nas strzela? Ewidentnie kurde tutaj chyba w nas ładuje. Co za szmaciarz. Dalej już nie wyjdziemy. Są rozwalone, ewidentnie trzeba zejść na dół. Jeszcze ci powie i ty. No, nie ma tak łatwo, nie wskoczycie tu do mnie. Dziady małe. Leżeć tam. Gryź piach. Widzicie go? Jaki przydał. Leży. Ty, no ile trzeba na niego kurde zużyć pocisków? Ktoś tam jeszcze łazi. Pomału na rurę. Pewnijcie, że nikogo nie ma. I cyk. Tu jeszcze mamy jakąś amunicję do zebrania. Nie omieszkam. Dobra, trup niestety zniknął, więc się nie przyjrzymy mu. Ale podejrzewam, że to było to samo, co żeśmy widzieli wcześniej na stole. O, kurde, muszę wziąć łyczkę. Już z tego wszystkiego, kurde, zaschło mi w gardle. Trochę tej kamizelki, trochę kamizelki. Chyba wszystko, możemy iść dalej. I elegancko udało się kurde wyjść z budynku, nie? Dzięki wam bardzo kurde. Do zobaczenia w następnym, oczywiście subskrypcje. Bardzo mile widziane. Trzymajcie się i do następnego. Hej, hej, hej.